kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na krótkie podsumowanie kwietnia. Krótkie, bo chyba nie mam za bardzo czym się uchwalić. No i ostatnio też paplałam o tych książkach, więc chyba też nie ma sensu się powtarzać. Także poniżej znajdziecie linki do wszystkich paplant. W każdym razie, zanim przejdą do książek, chcę wspomnieć, pragnę nadmienić, że wyniki konkursów z Wioską Morderców, Królową Terlingu oraz z Linią Serc, to ostatnie to akurat rozdanie, pojawią się w przeciągu 2 dni na fanpage'u Book Reviews. Dzisiaj przyjeżdżają rodzice, nie będę miała za bardzo czasu tego inaczej ogarnąć. W weekend też teraz byłam zajęta i tak jakoś wyszło, także przepraszam Was za to. Wyniki pojawią się na fanpage'u, także odsyłam Was do mojego fanpage'a, link do niego też w opisie poniżej. A teraz właśnie przechodząc do książek, tych, które przeczytałam w kwietniu, są to wspomniana przeze mnie przed chwilą Wioska Morderców Elizabeth Herman, czyli świetny thriller, trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej strony, o ile oczywiście ta książka nie skojarzy się Wam ze Zwierzogrodem tak jak mi, bo właśnie przez to skojarzenie ten początek Zwierzogrodu czytałam z takim bananem na twarzy. Jedna z głównych bohaterek bardzo przypominała mi policjantkę Judy, takie to małe i takie ambitne i chcę być policjantem. Nie powinnam pewnie mieć takich skojarzeń, ale nic na to nie poradzę. Za każdym razem, gdy myślę o Wiosce Morderców, pierwsze skojarzenie to Zwierzogród, a dopiero później ta cała groza i mrożące krew w żyłach zakończenie. Dodam, że w ogóle będzie kontynuacja Śnieżny Wędrowiec, to jest, znaczy, kolejna książka Elizabeth Herman. Nie wiem, czy kontynuacja tak na dobrą sprawę. Tak słyszałam od któregoś z widzów, ktoś mi napisał, że to podobno kontynuacja przygód policjantki Sanelli Beary oraz, jak on tam się nazywał, Jeremiego Salera. Chodzi o psychologa, także nie mogę się doczekać i na pewno będą to czytać. W ogóle bardzo podoba mi się też ta okładka. Nie wiem, czy widać, bo tutaj tak się doświetliłam, bo jest ciemno, ale chyba widać. Więc ta okładka też wygląda przecudnie, więc raz jeszcze polecam Wam Wioskę Morderców i już nie mogą doczekać się tego, kiedy rozwiążą ten konkurs i wyłonię osoby, do których powędruje ta książka. Także cierpliwości w przeciągu 2 dni. Tak jak mówiłam, pojawią się wyniki i już Wam tego zazdroszczę, że będziecie mogli sobie przeczytać Wioskę Morderców tak od początku świeżym okiem, bo ja tak trochę żałuję, że ta książka jest za mną, bo była taka fajna, że szkoda, że nie mam czasu, żeby przeczytać ją raz jeszcze. Gra pozorów Joanny Opiat-Bojarskiej, czyli kolejny kryminał przeczytany w kwietniu, tym razem taki, z którym miałam pewne problemy. Czytało się bardzo szybko, końcówka była bardzo fajna, choć trochę miejscami przekombinowana, ale miałam problem z główną bohaterką Aleksandrą. Powinnam jej współczuć, a nie potrafiłam jej współczuć, nie potrafiłam zapałać do niej sympatią, a powinnam, ponieważ to główna bohaterka i przydarzyła się i tragedia, a ja jakoś tak, no, za bardzo jej nie lubiłam. Dopiero po przeczytaniu książki stwierdziłam, że może potraktowałam ją rzeczywiście tak troszeczkę niesprawiedliwie, o czym już paplałam, więc nie będę się powtarzać. Dodam więc może, że dopiero teraz zauważyłam na tyłach zdjęcie Joanny Opiat-Bojarskiej, która tak trochę przypomina mi Katarzynę Bondę i to jest takie fajne, że mamy takie piękne autorki kryminałów w Polsce. Także Grę pozorów raz jeszcze polecam. Hashtag mi Joanny Fabickiej, czyli zmieniamy klimaty, czas na młodzieżówkę, ale nie taką łatwą, lekką i przyjemną, a taką dosyć trudną, skłaniającą do przemyśleń, refleksji, taką, o której trudno zapomnieć. Joanna Fabicka porusza tutaj takie tematy jak alkoholizm, jak trudne relacje na linii matka-córka. Do tego wszystkiego dochodzą patologia, tylko ta patologia, która przejawia się w takiej z pozoru zwykłej rodzinie, zwyczajnej, i do tego jeszcze brak samoakceptacji u Sary i wiele innych problemów. Także jest to dosyć trudna pozycja, owszem skierowana do młodzieży, ale takiej młodzieży przynajmniej 15+, bo ktoś tam ostatnio pisał, że ma 12 lat i czytał hashtag mi, to wydaje mi się, że jesteś trochę za młoda na tę książkę, tak minimum 15 lat trzeba mieć, zanim właśnie sięgniecie po hashtag mi, książkę, którą raz jeszcze gorąco Wam polecam. Gambit Hetmański Roberta Forysia to kolejna książka przeczytana w kwietniu i to taka bardzo, bardzo fajna, ponieważ kocham powieści historyczne i właśnie ktoś ostatnio pisał pod Gambitem, że ktoś gdzieś tę książkę porównał do 50 twarzy Greya, 50 sarmackich twarzy, sarmackie 50
odcieni, nie wiem jak to się nazywało, ale od razu mówię, że się z tym nie zgadzam. Owszem, mamy tutaj sporo tego seksu i ten seks, no niestety nie został zbyt fajnie opisany. Został opisany tak poetycko, a takie opisy do mnie za bardzo nie przemawiają, ale w życiu nie porównałabym tej świetnej książki do tego klumpa, jakim jest Grey. Także od razu o tym mówię. Zresztą w Greyu chodziło głównie o seks, a tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o seks. Polityka, gra o tron, walka o władzę. Jest to historia tego, jak hetman Jan Sobieski został królem, Janem III Sobieskim, tak jak Marysieńka Sobieska została królową. To o to tu chodzi. Ten seks jest tak dodatkowo, jest go dużo, ale no bez przesady. 50 twarzy klumpa i to, no ja pierniczę, nie wierzę, że takie porównanie w ogóle się pojawiło. W każdym razie ja się z tym absolutnie nie zgadzam, a Gambita Hetmańskiego polecam wam raz jeszcze bardzo i to bardzo gorąco. Czas na największego gniotka tego miesiąca. W końcu jakiegoś gniotka przeczytałam. Dobra, nie cieszę się, ponieważ straciłam swój cenny czas. Darujmy sobie to pitu pitu. No właśnie. A pitu pitu. Nic dodać, nic ująć. Pitu pitu. Po dosyć, myślę, że już wszyscy zrozumieli, o co tutaj chodzi. Także właśnie Shantarame. Omijajcie to szerokim łukiem. Odradzam. Na koniec książka, o której sobie dopiero przypomniałam. Chodzi o Percy'ego Jacksona i Złodzieja Pioruna, a to dlatego, że czytałam go w e-booku i właśnie dlatego o nim zapomniałam i teraz sobie o nim przypomniałam. I szczerze powiedziawszy, czytając Percy'ego, tak troszeczkę no żałowałam, że nie zabrałam się za niego wcześniej, że nie czytałam go na przykład wtedy, kiedy czytałam Harry'ego Pottera, bo jednak no to było takie odczuwalne, że to jest książka dla młodszego odbiorcy, że ja jestem już taka starucha, ale mimo wszystko bawiłam się wyśmienicie, także mam nadzieję, że niebawem ogarnę paplando na temat Percy'ego i Złodzieja Pioruna i że generalnie ogarnę też pozostałe tomy. Już wiem, że Percy'ego chce mieć wersji takiej książkowej, a nie e-bookowej, więc będę musiała zapolować na właśnie jakiś taki fajny pakiet i bardzo wam dziękuję na snapie, pomogliście mi w wyborze pakietu, ponieważ właśnie robiłam takie snapy, nagrywałam, który pakiet powinnam kupić, bo nie wiedziałam jak te pakiety w środku wyglądają i doradziliście mi ten taki z tymi okładkami, które jakby tworzą jeden wielki obraz, tak to chyba się nazywa, także właśnie ten zestaw sobie kupię i właśnie w takim wydaniu przeczytam Percy'ego Jacksona, za co wam bardzo gorąco dziękuję. Co ja bym bez was zrobiła? Chyba niczego bym nie zrobiła. Jesteście niesamowici. Raz jeszcze wam za to bardzo, bardzo gorąco dziękuję. A teraz przechodząc do mojego kwietniowego stosu, prezentuje się tak całkiem fajne pozycje. Jeden klump, którego będę musiała się pozbyć. Dzisiaj przyjeżdżają rodzice, więc oddam im Shantaram, żeby zabrali do cioci i żeby ciocia to spaliła, bo to jest takie... Nie powiem co. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę w ogóle o tym myśleć, Shantaram. Dlaczego ja się na to nabrałam? Po prostu czasami te książki są tak promowane, że nie sposób przejść obok nich obojętnie, a potem człowiek czyta takie klumpy i się denerwuje. Podobno tak samo jest z Dziewczyną z pociągu, jeszcze nie czytałam, ale wezmę się za nią teraz, bo wiecie, moja czarna rękawiczka lubi takie wyzwania i zobaczymy jak to będzie z Dziewczyną z pociągu. To będzie moja taka lektura, mam nadzieję, że będzie fajna. Dobra, nie nastawiam się, to będzie bardzo fajna książka. Co z tego, że piszecie, że to klump? To na pewno jest bardzo wartościowa pozycja. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego filmiku. Koniecznie piszcie w komentarzach poniżej, jakie wy książki przeczytaliście w kwietniu, która była najlepsza, która była najgorsza. Będę bardzo wdzięczna za te wszystkie komentarze. Pamiętajcie też o łapkach w górę. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa. Tak swoją drogą, przepraszam, że tak trochę krzyczę, ale ja mam naprawdę po pierwsze bardzo donośny głos, a po drugie nagrywając filmiki, nagrywając je dla was, tak zawsze się tak cieszę, że właśnie potem takie rzeczy wychodzą, Anita, ADHD i tego typu klimaty. Raz jeszcze pozdrawiam.